Zosia powinna przyjść. A może i nie będzie, może nie będzie. Zosia, tak. Ja też chciałam przyjść. Brawo, efekt. Wątpię i oryginalne stroje, proszę, proszę, za koniem. Być wdzięcznym spróbuję. Dziś mówię dziękuję. Być wdzięcznym spróbuję. Być wdzięcznym spróbuję. Wysokości chwała na wysokości, a pokój. Chwila odpoczynku, idziemy, rozmawiamy. Chwała wam, mędrcy światu Malachowie, chwała wam, badacze gwiazd, znawcy proroctw, chwała Kacprze, Melchiorze, Baltazarze. Ewangelista mówi o was, gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali, weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją, upadli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy ze skarby, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby je wracali do Heroda, inną drogą udali się do swej ojczyzny. Nie tylko inną drogą wrócili do swojej ojczyzny, ale także jako inni ludzie. Kacprze, Melchiorze, Baltazarze, patronowie naszych podróży, naszych poszukiwań Boga. Uczcie ludzi szukać Boga. Uczcie nas składać Bogu dar wiary, nadziei, miłości. Dopomóżcie nam Oh.
przybyliśmy oglądać mu pokój. Skoro to usłyszał, król Herod przeraził się, a z nim cała jego żona. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: w Betlejem Judzkim, bo tak napisał prorok. A ty, Betlejem, człowieczysz w sercu Bożej gwiazdy nas i do domaleństwa, które czeka na nas. Niech radość nie minie naszej. Wybytuj starannie, gdzie król narodzony, a potem mi donieść, bym mógł słać pogłony. Tajemnicy Herod wzywa, podokładne dane. Gdzie ta gwiazda się ukrywa? Gdzie nowego władcę wita? Dana! Może tam nas mały Jezus czeka, a my wszyscy razem. Tu szopy, hej pasterze, to szopy, to tak cud, Syn Boży, człowieczy, ludzki lud. Mamy scenę kolejną, brama do nieba. Bramę do nieba przygotowała młodzież gimnazjum numer 2 oraz para. Wielkiej radości razem! Z wielkiej radości. Z Apokalipsy świętego Jana. Jego świątynią jest Pan Bóg Wszechmogący oraz Baranek. I miastu trzeba słońca, niech się wżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetla, a jego lampą baranek. I w jego świetle będą chodziły narody i wniosą do niego królowie ziemi swój przepych. I wszystkich zaprasza do niebieskich bram. Serce moje naprzód idzie za dobrem stęsknionym. Chcę przed Panem to dobra uderzyć z pokolą. Brak nie opłasza. Chcę mówić, przepraszam. Mędrcy tego świata, pokój Boże wam. Bóg wszystkich zaprasza do niebieskich bram. Są ładu,
uderzyć z pokłonem. Pokorę dziś głoszę. Umiem mówić, proszę. Wszelakie stworzenie, pokój głoszę wam. Bóg wszystkich zaprasza. I do Pana podążajmy. Niech nas gwiazda poprowadzi, bo my wszyscy jesteśmy radzi. Moi drodzy, przechodzimy przez bramę do nieba. Witają nas fanfary, witają anielice. Zapraszamy wszystkich, aby przeszli przez bramę do nieba. Skarby ofiarowany mu dar. Pokłonów małemu Jezusowi. Natomiast czerwony może zostać na środku, następnie też. Jeszcze raz, zielony orszak idzie na lewo, niebieski idzie na prawo, czerwony może zostać na środku, następnie w stronę prawą, a my zapraszamy do siebie ojca Teora. Ojciec Przyor powie ostatnie słowo. Zapraszamy organizacyjca przejazd. Jeśli ktoś by chciał coś powiedzieć, więc gorąco zapraszamy. Ojcze przełożę. Później byliśmy na pasterce, na mszy świętej pasterzy o północy i razem z pasterzami, z wołem i osłem padaliśmy przed tajemnicę. I dziś wiedzeni poprzez gwiazdę i za przykładem mędrców ze wschodu przybyliśmy, aby stanąć przy Jezusie objawiającym się nam w chwili milczenia. To tylko 20 sekund. W ciszy. Zatrzymajmy się. To właśnie ten moment, kiedy chcemy mu powiedzieć nasze tak. Nasze przed nami hasło tegorocznego orszaku Trzech Króli, które zostało nam zadane przez papieża Franciszka, a wypowiedziane było 29 grudnia 2013 roku. Programem naszym jest pokój, radość, rodzina. I tu przy Jezusie Chrystusie wszyscy razem powtórzmy: pokój, radość, rodzina. 3, 4. Pokój, radość, rodzina. Nie wystarczy tylko, ale są środki do tego, by pokój w nas był, by była radość i rodzina. Dlatego ta triada to składa się również z postaw. Proszę, dziękuję, przepraszam. 3, 4. Proszę, dziękuję, przepraszam. A jeżeli ktoś mówiłby, że to jednak bardzo długi program rozbudowany, to tak jak Jan Paweł II, święty Jan Paweł II, wprowadzając nas w trzecie milenium chrześcijaństwa, mówił nam, pamiętacie, co mówił Jan Paweł II? Że z trzech parafii i spoza naszego miasta przybyliśmy tutaj, by w Jezusie Chrystusie w różnorodności stanowić jedno serce i jednego ducha. Takiej wspólnoty uczą nas mędrcy ze wschodu. Takiej wspólnoty uczy nas dzisiejsza uroczystość. Byśmy w różnorodności myśli, postaw, zachowań, w różnorodności stanowili w Chrystusie jedno. Kochani siostry i bracia, chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim za wszystko. Poczynając od dzieci, od tych najmniejszych, od tego najmniejszego dziecka, które wcieliło się w rolę tam właśnie Jezusa Chrystusa w żółtku. Poprzez dzieci, jak masz na imię? Karina. A ty? A ty? Włodzimierz. Od Karyny po Włodzimierza, wszystkim przedszkolakom, całej szkole podstawowej, gimnazjalistom, licealistom, bijemy brawa! Była szkoła zawodowa, brawa dla szkoły zawodowej, dla techników, dla profesorów i nauczycieli. Dziękujemy wam bardzo.
dziękujemy kapłanom, którzy i ojcu Stanisławowi, i Adrianowi, którzy byli zaangażowani w przygotowanie tego orszaku. Panu Marcinowi, organiście spod Zamcza, brawa! Dziękujemy bardzo serdecznie mediom naszym lokalnym, które uwieczniały to nasze spotkanie i na pewno będziemy mogli powracać poprzez różne zapisy cyfrowe i fotograficzne do tego, co dziś tutaj się stało. Tego nie możemy zapomnieć, co dziś tutaj się stało. W tej przepięknej scenerii, pogodzie. Bardzo dziękujemy. Mam wspaniałych suflerów. Kucykom i dzieciom, które tutaj jechały na kucykach, biegnę do nich z mikrofonami i powiedzą, jak na imię mają. Kacper. Idę do Baltazara. Czy to rzeczywiście Baltazar, czy? Olivia. Super. Czy jest jeszcze ktoś na kucyku? Nie ma nikogo. Dziękujemy wam, kochani siostry i bracia. Wszyscy mieszkańcy Wieruszowa, dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnej za zabezpieczenie i Straży Zawodowej. Dziękujemy tym, którzy nagłośnienie przygotowali. Zobaczcie, do tej pory przy mrozie nagłośnienie działa. Nagłośnienie działa. Brawa dla nich wszystkich. Jeszcze raz. Wszystkim za wszystko staropolskie Bóg zapłać. Pamiętajmy o tym na co dzień. Pokój, radość, rodzina. Pamiętajcie. Proszę, dziękuję, przepraszam. Organizatorzy nasi pomyśleli... Kościołem się stało i mieszkało mnie. Całą i wszystkie wioski z miastami, a ociałem się stało i mieszkało między nami. I oczywiście do domu wracamy. Ej, rób sobie tak, rób mi moi mały. Słuchaj sobie, to są parę leci. Dobra, to my się otwieramy. Cześć. Jak coś to dzieciątko w szkole znaleźć? Jezus, jak to wygłosławisz, jak to jest wszystko. O. A może wywiad? Ja się czuję mam na święta rodzina. To Bóg wam błogosławi. Ale dzieciątko nie powinno być. Jeszcze mniejsze. Taki jak koń prawie tylko ma inne uszy. Tak, kogo się cała część.
Pokłonili mi się. O, jakie to. Wyrzucałam. Dalej nie. Ale to tak, że nie ma.